z Ewangelii według świętego Mateusza. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Nasze życie doczesne ma swoją wartość. Żyjemy po to, by kochać, by dawać siebie. To jest mocno wpisane w nasze istnienie, w nasze bycie tu na ziemi. I wiemy, że człowiek potrafi położyć swoje życie na szali miłości wobec Boga. Potrafi człowiek za wiarę w Chrystusa, czy w ogóle wierność Bożym przykazaniom, znosić cierpienia, narażać się na prześladowania, a nawet potrafi iść na męczeństwo. Podziwiamy sławne męczeństwa za wiarę pierwszych chrześcijan. Jesteśmy poruszeni ich postawą bezkompromisowości, wielką ufnością w Panu. To wszystko pokazuje nam, że prześladowania za wiarę i sprawiedliwość to nie jest jakieś nieszczęście tylko. Jezus mówi jasno: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. On sam, kiedy groziło mu ukrzyżowanie, nie próbował ratować życia za pomocą paktowania ze złem. On nam mówi: nie bójcie się. To nie znaczy, że oczekuje, byśmy nie odczuwali lęku w obliczu niebezpieczeństwa. Doświadczenie lęku jest czymś ludzkim i nikogo nie hańbi. Ojciec Salii, dominikanin, napisał, że to wezwanie „nie bójcie się” w ustach Pana Jezusa znaczy: nie dajcie się opanować strachowi. W sytuacjach trudnych niech łaska Boża okaże się większa od waszych lęków. Dziś różaniec z Maryją to okazja, by wszystkie nasze lęki złożyć przed Panem. Jak Maryja możemy stanąć pod krzyżem Pana i usłyszeć głos Jezusa, który wskazuje na Maryję. Wskazuje, byśmy przyjęli ją do naszego życia, a to będzie wejściem w jej serce pełne zaufania i zgody na to, co Bóg planuje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.